Panie i panowie, jestem Weda i witam was w odświeżonej wersji serii Czym do cholery jest? Może pamiętacie tę serię? Ta, w której grałem jakieś pierwsze 20-30 minut gry, komentuje moje pierwsze wrażenia z niej. Tę, którą ludzie stwierdzali, że zwyczajnie plagiatuje serię Johna Baina, znanego jako Toto Biscuit albo Cynical Bit. No, to ta seria też niedługo powróci. Formuła na nowej serii będzie trochę odbiegała od poprzedniej. Jak wiecie, robiłem recenzje dla kilku kanałów i filmy reuploadowałem tutaj. Nie ukrywam, strasznie mi się podobało, mimo to, że zajmowało dużo więcej czasu niż zrobienie zwykłego gameplaya z komentarzem w tle. Ale co dokładnie się zmieni? Cóż, będzie to zwyczajnie mieszanka obu. Tak, nadal będzie to recenzja z oceną i tak dalej, ale na mój sposób. Wiecie, skoro to jest mój kanał, mam pełną wolną rękę do tego co i jak będę mógł powiedzieć. Żadnych filtrów, żadnych hamulców, tylko pełne, jednolite, kurwa i chuj. Plus to nam będą takie jakby pierwsze wrażenia z gry. Na pierwszy ogień pójdą dwie gry. Bright Memory, bardzo ładnie wyglądający shooter stworzony przez jednego człowieka. Oraz Call of Duty Warzone, czyli Battle Royale w Call of Duty. A następnie, no zobaczymy. Myślałem o kilku grach, w które już grałem, ale nigdy nie miałem okazji do zrobienia recenzji. Na przykład Devil May Cry 5, którego niestety nie mogłem zrobić na Buddha Play, bo straciłem swoją szansę. Tak więc, szykujcie się, że za tydzień albo dwa będzie pierwszy odcinek. I myślę, że to będzie tak co tygodniowa, może co dwutygodniowa seria. A, i dzisiaj miał być odcinek Somy, ale coś się zjebało w edytorze, no i nie dałem rady tego zrobić, za co przepraszam wszystkich. Odcinek prawdopodobnie wrzucę w piątek, jeżeli nie to w sobotę. A jedyne co udało mi się zrobić, zanim się wszystko zjebało, to intro do tej serii, którą widzieliście na początku filmu. I to było na tyle, dziękuję państwu za uwagę oraz do usłyszenia następnym razem.